witam, z tej strony MMA Terapia. 2015 rok dobiega końca i tak jak rok temu mówiłem o znaczeniu konsekwencji, tak w tym roku chciałbym powiedzieć słów kilka na temat znaczenia relaksacji. I to tej takiej nieaktywnej w postaci sportu czy jakiejś innego aktywnej zajawki, tylko tej takiej kontemplacyjnej, takiej, która pozwala nam zatrzymać się, zrelaksować i właśnie dokonać swoistego takiego podsumowania. Często wydaje nam się, że w momencie, kiedy nic nie robimy i kiedy odpoczywamy, to tak naprawdę jest to coś odwrotnego względem pracy i można powiedzieć, że wtedy nic takiego, co by posuwało nas do przodu, się nie dzieje. Mamy taki dość mieszany stosunek do takiego po prostu zrelaksowania się i zatrzymania. Często tak naprawdę relaksacja, odpoczynek i takie właśnie podsumowanie, którego dokonujemy przynajmniej raz w tygodniu, ma bardzo ważne znaczenie dla utrzymania naszej motywacji. Jest takiego swoistego rodzaju paliwem, który pozwala nam rozwijać się, funkcjonować i przede wszystkim pracować. Więc w momencie, kiedy w imię idei takiej ciężkiej pracy zrezygnujemy z relaksacji, z takich momentów, w których to możemy odpocząć i po prostu pobyć sami z własnymi myślami, tak naprawdę może doprowadzić to do tego, że w pewnym momencie zabraknie nam tego paliwa i stracimy motywację, werwę i chęć do działania. Dobrze jest poświęcić przynajmniej jeden dzień w tygodniu na taki odpoczynek. Może to być w gronie bliskich osób, ale też może być czasami ciekawie jest po prostu spędzić kilka godzin z samym sobą, ze swoimi myślami, zobaczyć w którym momencie własnego życia się znajdujemy. Czasami bywa tak, że właśnie w naszym rozwoju zawodowym i osobistym brakuje takich bodźców. Wydaje mi się, że takimi bodźcami są kolejne wyzwania, które sobie stawiamy. I właśnie razem z bratem i z naszym projektem MMA Terapia postanowiliśmy, że w 2016 roku ruszymy z szkoleniami komercyjnymi. Czyli takimi, na które każda chętna osoba będzie mogła wziąć udział. Oczywiście będą one odpłatne. Co mogę powiedzieć o tych warsztatach? Na pewno nie będą to warsztaty, które będą lekkie, łatwe i przyjemne, tylko będą to warsztaty, w których będzie właśnie doza tego wyzwania. Będzie dużo ćwiczeń warsztatowych, wyciągniętych wprost z praktyki psychoterapeutycznej, w których to postaramy się skonfrontować z tymi obszarami naszego funkcjonowania, naszej osobowości, co do których na co dzień nie sięgamy. Czy to z uwagi na to, że się przed nimi bronimy, czy że są dla nas traumatyczne, czy że po prostu są dla nas na tyle ciężkie, że wolimy na ten moment naszego życia się z nimi nie konfrontować. Na warsztatach, na zajęciach postaramy się w takich sprzyjających warunkach, pod okiem doświadczonego trenera, nie bądź brata, albo na zobu, sięgnąć do tych obszarów i w takich bezpiecznych warunkach się z nimi skonfrontować, po to, aby móc je oswoić, po to, abyśmy mogli być bardziej świadomymi i takimi silnymi ludźmi. Myślę, że będą to bardzo ciekawe zajęcia, zarówno dla mnie, jak i dla Was. Okej, słuchajcie, strasznie wieje, więc będę kończył. No i co, święta już za nami, więc ale nadal mogę życzyć Wam wesołych świąt, a przede wszystkim udanej zabawy sylwestrowej, bezpiecznej. Także pamiętajcie, nie przeginamy i bawimy się bezpiecznie. Do zobaczenia w nowym 2016 roku. Siemka.